Znaczenie wolontariatu pracowniczego dla przedsiębiorstwa rozpatrujemy w trzech płaszczyznach. Po pierwsze i co najważniejsze, znaczenie dla ich tak zwanych beneficjentów, to znaczy dla organizacji społecznych, dla fundacji, dla wszystkich przedsięwzięć lokalnych, które mają na celu poprawę sytuacji zdrowotnej, poprawę ekologii, rozwój kultury, rozwój edukacji, rozwój aktywności sportowych. Drugi element, nie mniej ważny, to oczywiście znaczenie dla naszych pracowników. I tu, myśląc o pracownikach, przede wszystkim myślimy o wzmocnieniu ich poczucia wpływu. Poczucia wpływu na swoje środowisko, poczucia wpływu na rzeczywiście ważne dla lokalnych społeczności przedsięwzięcia, no i wreszcie na ogólnopolskie akcje charytatywne. Również z punktu widzenia pracowników to bardzo często ważne dla nich ze względu na rozwój ich kompetencji, na wzmacnianie i realizowanie ich pasji i wreszcie na wzmocnienie poczucia sensu pracy w firmie, która wspiera, która umożliwia, która promuje wolontariat. No i wreszcie to, co ważne niezwykle dla liderów, dla menadżerów, dla przedsiębiorców, to znaczenie dla firmy. No i tutaj kluczowy element, zacznę od tego elementu pracowniczego, o którym już mówiłem, to znaczy integracja zespołu. Wpływ na budowanie pozytywnej kultury i relacji w zespole pośród tych osób, które w wolontariat pracowniczy się angażują. Niemniej ważne jest oczywiście pozycjonowanie firmy wśród organizacji społecznych i pokazywanie brandu firmy jako tego, na którego właśnie społeczne przedsięwzięcia mają znaczenie. No i wreszcie ostatnie, ale nie mniej ważne, to pozycjonowanie firmy wśród klientów. Pokazywanie firmy jako przedsiębiorstwa godnego polecania, godnego zaufania i w związku z tym z punktu widzenia klientów o istotnym znaczeniu dla ich przyszłej lojalności.